Witam Państwa na naszej konferencji prasowej. O kilku sprawach dziś chcieliśmy powiedzieć wraz z całym zarządem Prawa i Sprawiedliwości, ale głównie o rzeczach takich dobrych dla powiatu tureckiego, bo dziś Pan na stronach wojewody, wczoraj na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ukazały się informacje dotyczące dofinansowania dróg, no i między innymi w powiecie tureckim dofinansowanie będzie wynosiło dla powiatu tureckiego, mówię o wszystkich gminach i powiecie, o wszystkich drogach, które znalazły się na liście, 2 347 tysięcy. Jest to 60% całości inwestycji. A te drogi to droga w gminie Dobra, wniosek złożony przez gminę Dobra, całość inwestycji 1 381 471 tysięcy. Przez gminę Władysławów całość inwestycji to ponad 1,5 miliona, a dokładnie 1 566 431 tysięcy. Kolejny wniosek powiatu tureckiego, przebudowa drogi powiatowej ulica Dąbrowskiego w Turku, całość inwestycji 643 416 złotych. I kolejny wniosek również powiatu tureckiego, słynne rondo, to jest skrzyżowanie ulicy Dobrskiej, Uniejowskiej, plac Sienkiewicza, całość inwestycji 320 tysięcy. W sumie jest to 2 347 tysięcy w zaokrągleniu, także dobre informacje. Pieniądze pochodzą z 500 milionów, które premier Morawiecki przekazał na drogi lokalne. Na nasze województwo przypadło 47 milionów złotych i te pieniądze zostały rozdysponowane na poszczególne powiaty. Uważam, że kwota przyzwoita, przy czym jest to tylko początek tego programu, bo w dniu wczorajszym premier Mateusz Morawiecki zapowiedział już nowy, duży program na przebudowę dróg lokalnych, który będzie funkcjonował od roku 2019, a jesienią tego roku będzie można już składać wnioski. Ten program jest jakby taką wstępną propozycją, a ten duży będzie funkcjonował później. W dniu wczorajszym w naszym województwie, w Poznaniu, wizytę złożyła minister edukacji, pani Anna Zalewska, na konferencji, która była poświęcona programowi, który ma wspierać dzieci idące do szkoły. Jak wiemy, 300 zł na każde dziecko i to kolejny duży program skierowany dla wielu rodzin, także w powiecie tureckim. Drodzy Państwo, jak widzicie, co jakiś czas, bo niedawno były pieniążki na szpital, przypomnę 1 600 000, ten wniosek jest w realizacji, już rozmowy między szpitalem powiatowym a Urzędem Wojewódzkim w tym zakresie się toczą. Potem były pieniądze na dofinansowanie przebudowy warsztatów w Kaczkach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, wcześniej na drogę w Piętnie, Obrzębin-Piętno, a teraz są środki na drogi w powiecie tureckim, też z funduszy państwowych. Także jak widzicie Państwo, co jakiś czas te środki się pojawiają. Ma to dla nas duże znaczenie, bo jako Prawo i Sprawiedliwość funkcjonujemy w samorządach lokalnych, w mieście Turku, w powiecie tureckim, w gminie Władysławów, ale także pamiętamy o tych gminach, gdzie
nie funkcjonujemy, a funkcjonować będziemy, mam nadzieję, od jesieni tego roku. Pracujemy dla samorządów. Mówię to w kontekście wyborów samorządowych, że działamy już w tej strukturze dla lokalnych społeczności, a myślę, że po wyborach jesiennych będzie to na szerszą skalę, bo spodziewam się wiele zwycięstw i w powiecie, i w Radzie Miasta, także w poszczególnych samorządach gminnych. Do tych wyborów cały czas się przygotowujemy, no ale to po to, aby lepiej działać dla naszego regionu. Szanowni Państwo, to tyle, co mam do powiedzenia. Gdyby były pytania z tej tematyce, czy z innego zakresu, to proszę bardzo.